Panie pośle, panie przewodniczący, prace dobiegły końca. Czy jest pan usatysfakcjonowany? Cieszę się, że zrobiliśmy wiele w tym kierunku, żeby spełnić oczekiwania Polaków, a więc żeby przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości. To, co obiecywaliśmy w kampanii wyborczej. I również myślę, że taką satysfakcję powinien mieć pan prezydent, który również to deklarował i oczekiwał od większości parlamentarnej, że w krótkim czasie rozpatrzy projekty ustaw skierowane przez pana prezydenta. Tak się też stało i mam nadzieję, że w piątek uda się ostatecznie przyjąć te ustawy. Bo przecież naród czekał, bo to, że jacyś tam obywatele RP protestują, ale to jest tak mała grupka. Natomiast ja się spotykam bardzo często z ludźmi, którzy zostali w jakiś sposób po prostu zniszczeni przez wymiar sprawiedliwości. Ja takich wypadków znam wiele. Ostatnio doświadczyłem też w ubiegłym tygodniu, jak ten wymiar sprawiedliwości, który powinien działać w interesie obywateli, działa niestety zupełnie w inną stronę. No tak, mamy szeroką wiedzę na ten temat. Do każdego biura poselskiego w zdecydowanej, i to w bardzo zdecydowanej większości, wpływają skargi na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Tu nie chodzi tylko o to, że ludzie są niezadowoleni z rozstrzygnięcia, co ma istotne znaczenie, bardzo ważne. Czują się skrzywdzeni, czują się w ten sposób, że nie rozstrzygnięto sprawy tak, jak sobie tego wyobrażali. A jednocześnie wielu z nich wyszło z przeświadczeniem złego traktowania w sądzie. Ale ja oczywiście się bardzo często z taką butą sędziów spotykałem. Zresztą moje odczucia wtedy na tym pierwszym kongresie, który odbył się w Warszawie, kiedy pani sędzia powiedziała, że tutaj przyszła nadzwyczajna kasta, czyli ta kasta dalej w jakiś sposób funkcjonuje. Może tego w Warszawie nie widać, ale gdzieś na prowincji, w sądach rejonowych ci sędziowie dalej tak procedują. No, dlatego jedną z istotnych kwestii w reformie jest sprawa, aby w wymiarze sprawiedliwości pojawili się sędziowie o innej mentalności. Nie o takiej, że panują nad społeczeństwem i są ponad wszystkimi władzami, że są państwem w państwie, tylko że pełnią służebną rolę względem państwa i względem narodu. I z tego winni czerpać satysfakcję. I działać zgodnie z prawem. Poza wszelkim sporem i urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej, tak jak to w Konstytucji zapisane. Panie przewodniczący, nie będę więcej panu namęczył, ponieważ mamy bardzo późną porę, środek nocy. W takim razie polecam się na przyszłość jeszcze na bardziej obszerny wywiad. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dziękuję dobrego. Za wyrozumiałość. Dziękuję bardzo.